Riff Raff, gra od wydawnictwa Co chcą szpilem. Bardzo dziękujemy. Autorem jest taki pan. Nagradzana gra, już nie taka nowa, ale nagród różnych sporo zdobyła. Gra zręcznościowa o piratach. Od 8 roku życia, 2 do 4 graczy, około pół godziny zabawy. Duży produkt, oglądamy co tutaj mamy. Będą drewniane komponenty różnego typu. Będziemy otwierać. Tu będzie nasze może woda składana tak. Tak to docelowo będzie wyglądało. Statek kołysał się będzie na morzu. Zobaczmy sobie, jak będziemy składać. Będziemy mieli po angielsku i różne takie komponenty związane z rzemiosłem pirackim, tak? To nie jest specjalnie trudna gra, ale na pewno bardzo widowiskowa, wciągająca. Tu mamy trochę dokładnych danych wydawcy. Jeszcze kto ilustrował. Oglądamy dalej. Karty. Karty śliskie, błyszczące. Z numerami. Patrzymy, te numery mamy też tutaj, tak? No i każdy gracz będzie miał te numery. W różnych kolorach. Od 9 do 1. Przypuszczalnie, gdzie dajemy nasze różne pakunki. Tak, żeby się statek nie zawalił. Bodajże to będzie o to tu chodziło. Komponenty też twarde, mocne, ciężkie drewno. Normalnie cała łódź, tak? Cała łódź tu jest. Tu jakiś jeszcze patyczek. Niech sobie na razie leży. 1, 2, 3, 4. Normalnie ciężka, wielka łódź. Pierścień. Fragment, tak, do masztu. Kolejne fragmenty do masztu. Wszystko numerowane. No i patyczki, tak? Takie patyczki. I to wszystko tu będzie widać. No to lecimy dalej. Końcówka. Całkiem okazała. Ciężka. Mocno tutaj zapięte. Dobra, na razie tej kuli to jest metalowa kula, nie będę tego rozrywał. Natomiast metalowa kula zwieńczy dzieło. A my oglądamy, jaki tu mają sprzęt nasi dzielni marynarze. Robimy sobie trochę przestrzeni. Mamy szalupy ratunkowe.
Mamy naszych dzielnych marynarzy, których mogą się zawiesić na ręce, tak? Mamy jakieś skrzynie ze złotem. Mamy jakieś trunki, jakieś beczułki. Myszy nawet są. O, jakie fajne myszy. Tak wygląda mysz tutaj zrobiona. No, jakieś takie pakunki, tak. Takie jakieś dechy. Kolejne, tak, kolejne myszy, kolejne dechy, kolejne beczki, kolejne trunki, kolejne paczki, kolejne myszy, kolejni piraci, albo nie muszą być piraci, mogą być marynarze, tak? Tak to wygląda w środku. I z tego pudełko, tak? Pudełko też nam tutaj będzie towarzyszyć. I tak to będzie wszystko fajnie wyglądać. Klasycznościowa, dobrej klasy, klasycznościowa, nagradzana klasycznościowa, riffraff. Podobno naprawdę fantastyczna rzecz. Dzięki.